Scenariusz polegał na, że się pali mieszkanie, w mieszkaniu są dwie ofiary do wyniesienia. Najpierw poszło, jak to mówią ratownicy w butlach tlenowych, żeby wynieść te ofiary, osoby poszkodowane, bo nie automatycznie z noszami przyszła druga ekipa, też lekarz medyczny, opatrunki robili na tym, żeby zaopatrzyć te osoby poszkodowane. Była dwie linie gaśnicze, trzecia zabezpieczająca przez większych strażaków. Celem gaśnicy było zagaszenie tego palącego się domku przez tych młodzieżowych NDP. W akcji to była duża akcja, bo poszło, praktycznie brało 36 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. To nie tylko jest Piskorzów, bo to jest Piskorzów, Rościszów, Pieszyce i Bratoszów, także to jest cztery wioski praktycznie. To jest chluba dla OSP Piskorzów. Każdy miał przydzielone zadanie. 7 było przy noszach, 7 przy drugich noszach, przy linia gaśnicza było chyba 8 i zabezpieczająca jeszcze 2 i pomocnicy tam byli jeszcze. Ćwiczenia oni mieli przenoszenie poszkodowanych na noszach, mieli robione wcześniej, a tak to mieli dwa ćwiczenia na noszach. Dzieci chcą szczególnie tak właśnie, jeśli chodzi, że idzie woda, idzie to, oni wtedy są otwarci na wszystko. Jeden przed drugiego chce lepszą pozycję, żeby mnie lepsze zająć. Duża współpraca rodziców jest z nami, że wspólnie, jeśli trzeba coś porozmawiać, to wspólnie się naradzamy i wspólnie to staramy się zorganizować. Jest coraz więcej chętnych i raczej będziemy na jesień robili zapisy nowe. No, pierwsza pomoc to była robiona od początku, to cały czas to mają. Tam inne te zajęcia, PHP, coś w tym rodzaju, że mieli i te. Najważniejsze jest to, że ta przyjaźń między nimi a współpraca, to jest duże osiągnięcie. Chciałbym podziękować właśnie opiekunom drużyny młodzieżowej za ich wkład właśnie w to wszystko. Lepiej? Ale fajnie strażacki. Ale klawę strażacki, nie? Linia odwodni. Tam czwarta podjęła kasę.